Zapytam o Artura Żmijewskiego, no bo faktycznie to jest jego debiut jako reżysera filmu fabularnego. Bardzo krzyczy? A w ogóle nie krzyczy. Ja nie przypominam sobie, w ogóle nie wyobrażam sobie Artura, który by krzyczał. To jest facet niesłychanie spokojny, ale co jest najważniejsze, on jest doskonale przygotowany do tego materiału. Oni mają wszystko, on ma wszystko przemyślane. A poza tym no, jest aktorem, a moim zdaniem to jest zawsze ogromne ułatwienie, a właściwie taka właściwość, która jest bardzo przydatna reżyserowi, bo on zna to z drugiej strony. On wie, jak z aktorem rozmawiać, on wie, na co zwrócić uwagę i to się czuje i to się przydaje. Także jako reżyser jest doskonały. No mówię, to, że jest do tego projektu bardzo dobrze i bardzo szczegółowo przygotowany na każdą ewentualność, to jest tylko zaleta w pracy i jest super. A jak pan się przygotowywał do zagrania tej roli? Czy musiał pan sobie odświeżyć trylogię? To znaczy, nie, ja trylogię, jak wielu Polaków w moim wieku zaznaczam, bo nie mówię o młodych ludziach, mam tak doskonale wgraną razem, tak jak wszyscy wiemy, ze wszystkimi cytatami z Kargula, Pawlaka i innych postaci stamtąd, że nie musiałem sobie jakoś specjalnie tego przypominać, a poza tym, no tak jak powiedziałem, ja gram postać, której no, w trylogii, w tamtej już nakręconej nie było, która jest jakby wspomnieniem z przeszłości. Także przygotowania to jest trochę tego języka na poły polskiego, na poły ukraińskiego, który musi dobrze pobrzmiewać przed kamerą. A cała reszta to jest, wiecie, jak nas tak po raz pierwszy ubrali, przynajmniej ja coś mam takiego jako aktor, że jak jest dobrze przygotowany kostium, to ja tak nie wiem za bardzo, jak to zagram, coś jeszcze kombinuję, a potem założą na mnie kostium, dokleją mi wąsy, założą mi kaszkiet i nagle się okazuje, że ja to czuję, że ja wiem, że ja już wiem, jak to zagrać. Także to jest, dobre przygotowanie jest naprawdę bardzo ważne. No i na tym głównie polegała. A cała reszta to jest atmosfera, w którą trzeba wejść. Jak się pierwszy raz przyjeżdża na plan zdjęciowy, to istnieje coś takiego jak taka atmosfera danego planu. Ja to przynajmniej tak za każdym razem, przychodząc z filmu do filmu, czuję, że tu jest inna atmosfera, tu jest o czymś innym opowiadanie. A tu, w tych okolicznościach, jak nas przywieźli, jeszcze to było zimą, dosyć zimą, marzliśmy nieźle tutaj, ale wszystkie te sceny, właśnie gdzieś tam w stodole, przy koniach, z Kazimierzem tam, to wszystko miało taki swój klimat i taką otoczkę, że naprawdę nie było tak jakoś szczególnie trudno wejść w tę atmosferę. A teraz w lecie, no to Państwo sami doświadczają wokół tej cudownej atmosfery Krużewnika. Wspaniały Karol Dziuba przed chatą Kargulową. Witamy serdecznie na planie prequela Samych Swoich. Jak to się stało, że pan dostał tę rolę? Dzień dobry. No, przyszedłem do casting, a potem zadzwonili i dostałem. Wydarzyło się to w klasyczny sposób. Dowiedziałem się o tym, że jest casting i że są mną zainteresowani. Poszedłem na casting. Tam spotkałem Adasię Bubika, od razu między nami zaskrzyło. No i mamy to szczęście, że tutaj jestem. To jest niezwykła przygoda. Powiedział pan, że od razu złapaliście taki flow na castingu z Adamem Bobikiem. Czy to jest też, czy można już po tych kilku miesiącach pracy, co prawda przerywanej różnymi tam okolicznościami, czy można to nazwać waszą relację przyjaźnią? To już wchodzimy na bardzo filozoficzne tematy, jak definiujemy słowo przyjaźń. Myślę, że Adaś powie to samo, jeśli będzie odpowiadał szczerze. To myślę, że my się aż tak dobrze nie znamy, ale niemniej jednak coś, co mogę powiedzieć, to na pewno jest to, że my się znamy też wcześniej z innych produkcji, ale też się znaliśmy w zasadzie cześć na planie, nie mieliśmy, nawet przysłowiowo jakby w hotelu się nie mijaliśmy nigdzie. A tutaj no, spędzamy z sobą trochę więcej czasu i z mojej strony mogę powiedzieć, że
bardzo Adasia lubię i bardzo go cenię i bardzo, bardzo jestem pod wrażeniem tego, jak on pracuje, jak kreuje tę główną rolę. I tak, no, bardzo się lubimy, bardzo się lubimy. I to jest prawdziwe, to jest szczere, a jak się bardzo lubimy, to potem nam się dobrze pracuje i dobrze też się właśnie realizuje te sceny, kiedy się nie lubimy. Paradoksem, bo nie zapominałem, że to jest film, na przykład, bo było takie pytanie wcześniej, czy na przykład, czy to nielubienie by nam pomogło, ja uważam, żeby nam nie pomogło. A to, że my się lubimy, że się przy sobie dobrze, swobodnie czujemy, pozwala nam to mieć dystans i potem proponowanie różnych, czasami szalonych trochę rzeczy. Jakich szalonych rzeczy? Konfliktu. O, co, helikoptery latają. Nie mogę powiedzieć. Ale improwizujecie wtedy troszeczkę, czy...? Zawsze, wiadomo, trochę zawsze coś proponujemy, improwizujemy, a potem gdzieś to reżyser jakby ułagadza i jakby w jakiejś formie takiej powtarzalności wkłada, no ale tak, no jakby każda scena polega na tym, że właśnie wymyślamy sytuację, przynosimy to, co jest na papierze, przed obiektyw kamery. Prawda, że ty grając Kazimierza musisz zakładać coś na szczękę? To znaczy tak. Pola z charakteryzacji wymyśliła coś takiego, żeby troszkę wypełnić mi te buzie, to zakładam taką, której nie mam obecnie, że zakładam taką szczękę tutaj, która mi tak robi takie pućki. Ale i tak najgorszy jest wąs. Wąs jest najgorszy. Ale to teraz jesteś młodym Pawlakiem, to jeszcze nie masz wąsa. Jeszcze nie mam dzisiaj, nie mam, a jutro będę już miał. Nie, jutro też nie będę miał, ale jeszcze będzie parę scen z wąsem. No, 12 godzin w tym wąsie to jest takie... Gryzie w twarz bardzo? No, to uczucie tego kleju, coś tutaj pod nosem siedzi. Ja w ogóle nie lubię, jak coś tak ma cokolwiek kontakt z moją twarzą. Także no tak, wymaga to takiej cierpliwości. Wymaga cierpliwości. Powiedz, czy w tym filmie ktoś cię szczególnie zauroczył i czy był to Karol Dziuba? Czy to jest pytanie z odpowiedzią? Nie. Tak troszeczkę z tezą. Z tezą, no, na polski nie chodziłem. Czy to był Karol Dziuba mnie zauroczył? Może tak jest, kto się czubi, ten się lubi. Ale ja nie będę tutaj mówił. Ustaliliśmy z Kargulem, że sztywniutko nie sprzedajemy siebie nawzajem. Także kto mnie tu zauroczył? Pancio mnie zauroczył, kierowca. Panciu, pozdrawiam cię. Kierowca, a reżyser? Słucham sobie Vox FM. Dobrze, że nie Voxów. A reżyser? Czy zauroczył? Reżyser mnie zauroczył, lepiej, żeby mnie reżyser nie zauroczał. Ale dobrze się pracuje z Arturem Żmijewskim. Jest w pełni profesjonalistą, wie co robi, ma pomysł, ma swoją wizję, realizuje ją. Oczywiście, że czasami troszkę mamy jakieś takie momenty sporne, ale on to wszystko tak potrafi klarownie wytłumaczyć i przekonuje mnie do swojej wizji. Czasem też troszkę jest zmęczenia, czasem troszkę ja już też nie wiem za bardzo co robię, a on to potrafi tak, wykazuje się dużą cierpliwością i potrafi to tak opanować i przeprowadzić mnie przez mroki tej roli. Mroki? Przecież to jest bardzo pogodna postać. To pani pomieszka tu trochę, to pani zobaczy, jak to łatwo. W ciemni i bez tego, bez świeczek. Bez prądu i bez Wi-Fi. Po prostu masakra. Dzisiaj był taki trudny dzień, ponieważ faktycznie też było dużo takiego fizycznego grania w upale. Dzisiaj to był pikuś. Nie, dzisiaj to był. Dzisiaj to był pikuś. Żadne tańcowanie ci nie straszne jest, rozumiem. Nie. Lubię nawet. Z dziewczynami? O, klapki Kubota idą. No bo... Nychajka w Kubotach chodzi. Właśnie. No właśnie, a tutaj normalne buty Pawlaka. Normalne, nie jakieś takie goła pięta. Jak się wytrzymuje w takich butach tyle godzin? To mnie zawsze dziwi. One są super mega wygodne. To są w ogóle szyte buty, robione. To gala od nas z... O tak, dobrze, proszę pokazać, błocik, pyk. Gala pochodzi z Ukrainy,
jedna z naszych kostiumografek i mamy dostęp do takich oryginalnych też ubrań. Buty, te akurat były szyte, bo ja chyba mam dwie pary mam, tak, bo tamte już się trochę rozwalają. W tej jestem w młodszej wersji Pawlaka. Są wygodniutkie. Poprosiłem, żeby tutaj trochę spiłować obcas, żeby być jeszcze niższym, bo proszę Państwa, doczekałem się w końcu. Mam 1,75 m i jestem za wysoki. No w końcu się doczekałem. Jak to za wysoki? No to za wysoki na Pawlaka. Pawlak to był jednak, no jeżeli popatrzymy na Wacława Kowalskiego, to miał chyba mniej niż 1,75 m. A ja mam 1,75 m, jestem za wysoki czasami. Czasem chciałby być niższy, a tutaj za wysoki. Człowiek się urodził wysoki. Nic nie zrobisz. A jak się w ogóle gra w tych ciężkich i bardzo ciepłych kostiumach, jak na lato? Nie ma tragedii. Tak naprawdę okres zimowy w scenariuszu graliśmy w lutym, w marcu, więc jeszcze było tak chłodno. Więc nawet super się sprawdzał mój kożuch, też chyba oryginalny, z Ukrainy. Pękał gdzie niegdzie, to Ala tam podbiegała i na bieżąco reanimowała go, szyła. Więc super się sprawdzały te kożuchy. Teraz mamy zdjęcia letnie, więc my jesteśmy ubrani tak jak wtedy ludzie na lato. Myślę, że większość z nas to po zdjęciach po prostu odpoczywa, bo rzeczywiście jest taki cały dzień, bardzo dużo mamy zdjęć plenerowych, a więc cały dzień takich zdjęć plenerowych, rzeczywiście też to powietrze tutaj jest dużo czystsze niż w Warszawie, więc a jeszcze przy takim słonecznym dniu jak dzisiaj, to naprawdę człowiek jest wykończony, też tym bardziej, że wstajemy na przykład o 4-5 rano, żeby całą tą ekspozycję po prostu dzienną móc wykorzystać. Tak, więc rzeczywiście no jest to też te zdjęcia wymagają mega dużo skupienia, no bo mówimy gwaro. W związku z tym musimy być bardzo uważni na to, żeby cały czas być w postaci i żeby cały czas jakby móc też grać. Mamy też aktorów dziecięcych, mamy aktorów zwierzęcych. W związku z tym, no nie lada, to jest robota. No nie lada, to jest robota, ale pytanie, jak ty pracowałaś nad tym akcentem? Czy to jest tak jak w przypadku Adama Bobika, że jemu trochę łatwiej, bo z tej Hajnówki jest, więc troszeczkę osłuchał się z tym takim wschodnim zaśpiewem. Zaczynam właśnie mówić z takim zaśpiewem. Bardzo dobrze, bo to jest zaraźliwe. Zaraźliwe, ale jak ty pracowałaś nad tym elementem? Czy to po prostu przychodzi od tak, czy to jest rodzinne, bo jakieś naleciałości pomagają? Rodzina mojej mamy pochodzi spod Sokołowa Podlaskiego, w związku z tym część osób w naszej rodzinie jeszcze troszeczkę zaciąga, więc na pewno było tak, że zadzwoniłam do jednej cioci mojej i tak ją posłuchałam, jak ona mówi. I rzeczywiście udało mi się wygrać casting, więc to na pewno pomogło. Ale mamy tutaj świetną konsultantkę językową, która właśnie pochodzi z Ukrainy, Ludmiłę Januszewską, i Ludmiła tutaj czuwa nad tym, żebyśmy mieli rzeczywiście kresowy zaśpiew i taką kresową gwarę. Słyszałam też, że musiałaś nauczyć się jeździć konno, ale bez siodła, czyli na oklep. Tak, to jest masakra, rzeczywiście. To po prostu jest... rzeczywiście ja się tego bardzo bałam, ale jakoś poszło. To znaczy jeszcze jesteśmy przed kręceniem tej sceny, gdzie będę mogła wykorzystać te umiejętności. No ale jak spadać, to z wysokiego konia. Paulina Gołąska coś wspominała o trudnych scenach ze zwierzętami. Tak, zgadza się. W ogóle mamy bardzo dużo scen ze zwierzętami. Co takiego się działo ze zwierzętami, co może ty wspominasz jakoś przemiło? I to będzie ostatnie pytanie już. Kurczę, to jest ciężkie pytanie. No, na pewno jest wiele scen z koniem Faraonem, ale to przede wszystkim wątek Pawlaka. Ale gram najbogatszą pannę we wsi, także i kury, i świnie, także... Słuchają się. Tak. Macie tutaj mnóstwo scen ze zwierzątkami. Jak się wam gra? Bo to trudni chyba partnerzy są. No, grałem z koniem. Koń współpracował. Oraliśmy tutaj to pole, które się znajduje za panią.
koń współpracował, ja nauczyłem się orać, mam w swoim dosyć kolejny zawód, mogę już, gdy mi się znudzi aktorstwo, zostać rolnikiem, no i fajnie jest.